Cześć! Dzień dobry! Dziś pokażę Ci narzędzie do szpiegowania, kto chodzi po Twojej stronie internetowej. Jest to narzędzie, które zbiera dużo więcej danych niż Google Analytics i pozwala zagłębić się w profile Twoich potencjalnych klientów. Ale zanim do tego przejdziemy, partnerami kanału jest Web2Learn, narzędzie do tworzenia i sprzedawania kursów online, BeTimes, narzędzie do budowania lejków sprzedażowych i zegarków odliczających czas do końca kampanii. Kru.pl najlepszy hosting dla twojej strony internetowej. Tpay operator płatności dla biznesu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o polskiej firmie BazoIO, pochodzącej bodajże z Lublina, która jest alternatywą narzędzia AlbaCross. Są to narzędzia, które służą wykrywaniu, jakie firmy chodzą po Twojej stronie internetowej, czyli rozszerzają wszelkiego rodzaju dane, które zbiera narzędzie Google Analytics. Bazo AJO, nie dość, że potrafi wykryć firmy, które były na naszej stronie internetowej. To jeszcze pokażę Ci coś takiego, że Bazo AJO pozwala nam wyświetlać popapy. Z nawiązaniem do firmy, która przegląda Twoją stronę internetową, zobacz, jak to wygląda w praktyce. Cześć, zidentyfikowana firma. How it's going, nie? I tutaj wyświetlamy taki pop-up, który może zrobić bardzo, bardzo dobre wrażenie. I zobacz, mamy tutaj dwie zakładki: albo Visits, czyli wszystkie wizyty. Ja się muszę teraz zalogować na szybko. Login. Mamy Visits. Mamy zakładkę oczywiście eksport i mamy też sortowanie po na przykład długości sesji, ostatnich wizytach, itd. Tak mamy jakieś statystyki, które sobie możemy poczytać. Tutaj akurat wystąpił jakiś błąd prawdopodobnie związany z przeglądarką. Wizyt wykrywa nam dużo więcej tutaj wizyt, ponieważ to działa na zasadzie wykrywania internetu, czyli z jakiego internetu ktoś chodził po Twojej stronie, dlatego nam wykryło tutaj T-mobile Polska, klikniemy sobie, mamy takie dane UPC polska orange, ale mamy też na przykład consumo ZO, czyli już jakieś dane tutaj prywatne mamy. Mamy na przykład Jawornet, Robert Jaworski, więc. Te dane jak w jakimś tam stopniu są zbierane. Toja, ETT, Colnet, spółka ZOO, Czechowice, Dziedzice i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej tutaj jakieś dane gromadzimy, ale cała magia jest tutaj w zidentyfikowanych firmach, bo możemy dokładnie prześledzić, jaka firma była na naszej stronie, jaką ścieżkę przebyła, jaki ma numer telefonu, jaką ma stronę internetową, adres tej strony internetowej. Wejdźmy sobie w dalsze tutaj dane. I zobaczcie, jakie tu jest ciekawa kwestia. Spółdzielnia z Zodiak z Rzeszowa i mamy ścieżkę. Ktoś był na YouTubie moim, następnie wszedł na zakładkę darmowa rozmowa, czyli kliknął link, który znajdował się w opisie filmu, a następnie opuścił website, czyli enter website z YouTuba, odesłanie, a później wyszedł. DPD Polska... Mm, yy. Śledziła, czytała artykuł o reklamie na TikToku. I ja teraz mogę pozyskać maila, na przykład przy użyciu narzędzia: tutaj mam stronę internetową hanterio dpd.pl. Ja sobie skopiuję ten adres. Mogę wejść na swoje konto w drugiej przeglądarce, wykryć maile i skontaktować się z kimś z tych adresów mailowych, tak? odezwać się do którejś z tych osób, cześć, widziałem, że próbujecie tutaj kwestię reklam na TikToku poruszyć, możemy coś wspólnie podziałać, tak, jedziemy dalej, Alba Kros jeszcze nam wykrywa od razu maile, ja tu widzę bardziej telefony, Stemo, tutaj jakaś szwedzka firma śledziła moją witrynę i interesowała się jak skonfigurować newsletter, więc mamy już punkt zaczepienia, możemy gdzieś tą firmę zaobserwować w Socialach, śledzić, tutaj mamy płatny newsletter, landing page poradnik i zakładka o mnie, czyli ktoś jeszcze się dowiedział kim jestem, więc już jakieś cenne dane tutaj wskazówki są. Za pomocą Quick Marketingu możemy stworzyć różnego rodzaju smarts pop-up. Ja się tym nie bawię, bo dla mnie najważniejsze są te dane z tej zakładki. Żeby te dane zaczęły się zbierać, musimy wgrać taki pewien kodzik na stronę internetową i te dane zaczną nam sobie napływać. Po 24 godzinach już jakieś dane powinny się pojawić. Tutaj mamy na przykład Paweł Janeczko z Poland Grambów. Jak zdobyć 1000 subskrypcji na YouTubie? Jeronimo Martins. Mamy tutaj kilka tych wizyt 18 stycznia, 20 stycznia i tutaj zainteresowanie reklamą na YouTubie. Tutaj też reklama na YouTubie. Więc tych wizyt było kilka, i wracał, wracała ta osoba na tą stronę. Więc mamy bardzo dużo danych, z których możemy czerpać i potem je wykorzystać. Na przykład w narzędziu Woodpecker, o którym już dużo rozmawialiśmy, i w Woodpeckerze możemy ustawić kampanię zimnych maili do, do, do takiej firmy. Ja się zaloguję jeszcze raz. Link rejestracyjny do Woodpeckera znajdziecie w opisie. Tam się zarejestrujecie na najlepszych możliwych warunkach. I to narzędzie pozwoli tworzyć kampanię zimnych maili. Wybierzemy sobie maila, na przykład Tomasz Guzik firmowy jest jeszcze w fazie rozgrzewania, ale ja sobie już wybiorę. Tutaj mam stopkę, którą tworzyliśmy w innym poradniku. I tutaj wysyłamy treść maila. Cześć, Widzia... widziałem, że aktualnie... Aktualnie poszukujecie wiedzy na temat TikToka. Powiedz, proszę, czy jestem w stanie w czymś pomóc lub doradzić? Daj mi, od, mi o tym znać, odpisując na tego maila. Tak, mamy już jakąś tam wiadomość. To jest oczywiście przykład. Później, jeżeli taka osoba nie odpisała, Odczekajmy 3 dni i wyślijmy kolejnego maila. Tak, nie odpisała dalej. Wyślemy kolejnego maila. I tutaj ustawimy sobie wait 4 dni. Więc mamy całą kampanię prospectingową, a dane zbieramy z narzędzia bazo Aio. Jeżeli chcemy pójść o krok dalej mieć jeszcze więcej danych, użyjemy Bispace'a, w który e, BizSpace, łamane przez login. BizSpace i w tym narzędziu na podstawie NIPów wykryjemy inne firmy z potencjałem, które są w stanie być naszymi klientami. Możemy wrzucić na przykład zakładkę "aktualni klienci", importuj klientów, tutaj wkleić NIPy swoich aktualnych klientów jakichkolwiek i tu nam wypluje wszystkie firmy w Polsce, które są podobne do twoich klientów i możemy tutaj dodać różnego rodzaju zawężenia, możemy te dane eksportować i tutaj już bardzo często będzie tak, że znajdziemy adres mailowy do danej firmy. Widzicie, tutaj już mamy adresy mailowe. Czyli to już jest dla nas punkt zaczepienia, możemy sobie takiego maila później w kampanii wykorzystać. Jan Kowalski domena.pl sklep reklamacje, czyli już jesteśmy w jakimś stopniu się w stanie dopchać. Podsumowując, narzędzie bazo pozwoli Ci wykryć dane, kto krąży po Twojej stronie internetowej, prześledzić całą ścieżkę klienta i wspomóc Twoje działania prospectingowe. Nordea bank, Poland Łódź, rolki na Instagramie i itd. strona internetowa, numer telefonu, adres. Mamy wszystko na tacy. Jeżeli chcesz ze mną pogadać biznesowo i sprawdzić, czy jestem w stanie pomóc Ci sprzedawać więcej w internecie, wejdź na darmowarozmowa.pl, link w opisie, wypełnij ten prosty formularz lub zadzwoń na ten numer. Bezpośrednio ja odbiorę i sprawdzimy, czy jest przestrzeń do współpracy, czy będę Ci po w stanie pomóc w jakimś obszarze, w którym się specjalizuję. Pozdrawiam Cię serdecznie, Tomasz Guzik, cześć.